Cześć, witajcie kolejny raz miłośnicy Kulona. Mam nadzieję, że nie macie ich jeszcze dość. No w każdym razie ja chciałbym przynajmniej na tyle, na ile mogę i potrafię, pomóc tym, którzy mają jakieś tam problemy, pytania związane z kulonami i nie tylko. No i tak oto tutaj trafia mi się taki kolejny kulonik 912 od Łukasza. Łukasz kontaktował się ze mną mailowo. Już nie pamiętam, czy pierwszy kontakt był gdzieś w komentarzach pod moimi filmami, czy może nawet kanału Mister Akumulator, gdzie to był widzem, że tak powiem, i stamtąd trafił do mnie na mój skromny kanalik Inspektor Elektron. W każdym razie Łukasz do mnie się odezwał mailowo, że ma takiego kulonika. No i takie pytanko, czy mógłbym przerobić na petardę. Nie wiem jeszcze do końca, co to znaczy na petardę, ale z grubsza chodzi o to, żeby stuningować i po mojemu, i po twojemu. A to znaczy, że trochę ma Łukasz swoich życzeń, do tych życzeń ja się mam jakoś tam dołożyć. No i tak powiedzmy, przedstawił mi pewien koncert życzeń. Może na początek tutaj pokażę w tle, że kulonik sobie fajnie działa z angielskim softem. Po angielsku są napisy. Jakoś tam godzinę. Datę sobie wymyślił. Biała obudowa, tylna klapka. Tak patrząc od tyłu, to ta kieszeń jest taka mniejsza niż fabrycznie, więc ktoś tu już go rozkręcał wcześniej. No tak to z grubsza wygląda. Obudowa widać już ma ślady użytkowania. Nie to, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, ale widać, że pracuje na pewno. Nie wiem jeszcze, czy ten film jest pierwszy, czy wcześniej się ukazał inny filmik o Kulonie 912, ale tamten też był o pewnej modernizacji, takiej łagodnej. Przegląd, modernizacja dla domowych zastosowań. Jakby co, to będzie powiedzmy pewnego rodzaju uzupełnienie tamtego filmu. Jeśli nie, to po nim pojawi się ten następny i będzie można sobie coś tam jeszcze więcej zobaczyć, jak to można w inny sposób łagodnie poprawić, sprawdzić. Może zaczniemy od tego koncertu życzeń. Wszystkie kable grubsze, te wewnątrz i te na zewnątrz. No wewnątrz co jest, to zaraz zobaczę. Te co dostałem na zewnątrz, to faktycznie są takie skromniutkie kabelki, zaciśnięte. Nie wiem, czy to są fabryczne krokodyle, czy nie. Ale powiem szczerze, że nie są za mocne. Miałem w rękach podobne gabaryty, mocniejsze. Tutaj chociaż dobrze, że są zalutowane. Tu jak i tu, więc to było ok. Nie są za długie. No cóż, to życzenie w pełni mogę wypełnić czy spełnić. Będą dłuższe, będą grubsze, będą inne krokodylki, inne żabki tutaj, mocniejsze. Na kabelku 11 AWG. A co tam, jeśli chodzi o życzenie kabelkowe? To już pokażę, jak go spełnię. Takie przewodziki silikonowe. Mam nadzieję, że widać. Silikonowe 11 AWG na 200 stopni. Bardzo fajne, miękkie. Z krokodylkami. Dużo mocniejsze od tych zastanych. Czarny, czerwony, kolorki. One są tam zamocowane. Na końcówkach specjalne oczka i całość o długości 2,5 metra czerwony, 2,5 metra czarny. Po prostu para 2,5-metrowa. Ja tak generalnie do takiego czy innego kulona zakładam kable 1,5 metrowe o tej samej średnicy, tak samo wykonane. No ale tutaj Łukasz chciał troszkę dłuższe. No jak widać, kulon pracuje, więc nie zawsze będą 1,5 metrowe wystarczające. A w porównaniu do takich, no to będzie dużo, to będzie duża różnica. Także pierwsze życzenie w ten sposób spełniam. Kabelki środkowe oczywiście też wymienię. One tam są krótsze, więc nie muszą być aż tak grube, ale to o tym będzie później. Te wewnętrzne też oczywiście będą grubsze od tych fabrycznych. Czy będą grubsze od tych? Jeszcze nie wiem. Być może nie, ale zobaczymy. Porządne końcówki, plus minus, termokurczki. No to na tych moich kabelkach tak było właśnie. Koszulki z klejem. Nie wydaje mi się, żeby tutaj klej był potrzebny. O, wszystko co prezentuje Inspektor Elektron. Ja tam faktycznie już kiedyś coś pokazywałem o kulonie 912, ale tego nie było jeszcze tak dużo. No cóż, no to może będzie kolejne jakieś takie wyzwanie, może wzór do naśladowania. Chociaż to źle powiedziałem. Nie wzór, a pewna sugestia. Jak ktoś będzie chciał, miał ochotę, życzenie, to może się wzorować. Mocniejsza przetwornica napięcia. No,
Powiem szczerze, że troszeczkę o tym już z Łukaszem rozmawiałem i tutaj nie da się zwiększyć mocy przetwornicy, ani tej malutkiej, ani tej głównej. No po prostu pewnie to nie o to chodziło. Trzeba ją przeglądnąć, przepatrzeć, czy się nie przegrzewa. Jak już był ten pierwszy filmik o prostszej modernizacji, to tam pokazałem, jak się to załatwia termopadem, żeby się ten sterowniczek i układ wykonawczy zarazem nie przegrzewał, więc tutaj myślę, że o to właśnie chodziło i tak to zrobię, ale to będzie w swoim czasie. Czyli to, co pokazuję na filmach, coś, co jeszcze pewnie nie pokazałem, a wymyślę, no, tu już mam takie pomysły właśnie na to, więc to pokażę. Radiatory dodatkowe, no będą dodatkowe radiatory, ale czy przyklejane na pastę? No nie, w tym przypadku będzie inaczej. Umycie płytki wyświetlacza w środku. Szczerze powiedziawszy, to nie chciałbym tu się aż tak bardzo zagłębiać w ten wyświetlacz. On co prawda jest troszeczkę brudny, ale z zewnątrz, nie w środku. Moim zdaniem jest okej. Ale może coś tutaj spróbuję zadziałać. No i tak, żeby nie było, że nic nie zrobiłem, to coś zrobiłem. Ale żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów, to nie powiem, jak zrobiłem. W każdym razie wyświetlacz jest troszkę wyczyszczony. No, naelektryzował się chyba. Jakieś paproszki się chwytają tego wyświetlacza, ale naprawdę jest całkiem fajny. Ja tam nie widzę w środku, żeby były jakieś duże brudy, które przeszkadzają, są widoczne. Więc na tym poprzestanę. No i generalnie wcale ten koncert życzeń nie był taki trudny. No jednym z elementów koncertu życzeń Łukasza jest to, żeby do tej modernizacji zrobić jakiś taki filmik. No niniejszym go właśnie czynię. Chyba z grubsza co do założeń początkowych powiedziałem, o co chodzi. Reszta wyjdzie, jak się to mówi, w praniu. Ja tutaj wszystkiego tak idealnie po kolei nie będę pokazywał, jak to robię, jak lutuję jakieś elementy, jak wymieniam. A raczej to będzie w formie podsumowania tego, co już zrobiłem. Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, jak się lutuje elementy, wymienia elementy, może testuje niektóre elementy i dodatkowo jest miłośnikiem, czy to Mistera Akumulatora, czy może samego rzeźbiarza, który też występuje na kanale Mister Akumulator, no to właśnie polecałbym zobaczyć może jego filmy. Jeśli o tych kanałach nie słyszał lub nie chce tam zaglądać, to można na YouTubie znaleźć dużo różnych poradników, jak lutować, jak testować elektroniczne elementy, jak wymieniać. No ja w każdym bądź razie, jak mówiłem, ja się będę skupiał na efektach tego, co zrobiłem. Nie będę tak szczegółowo i dokładnie pokazywał, co i jak wymieniam. Dobra, zaczynamy. Trzeba to rozkręcić i zobaczymy, co tam w środku. I lecimy z tym koksem. No to dobrze, Łukasz i pozostali widzowie. Odkręciłem sobie śrubki i trzeba zobaczyć, z czym mam do czynienia. Co tu mogę zrobić, co poprawić. Prąd też sobie odłączyłem, żeby tutaj mi nic nie zaskoczyło. No i tak to wygląda. Czy to się wiele różni od kulona, który już pokazałem w prostej przeróbce? Chyba nie. Chyba to jest to samo. Jest filtr sieciowy, jest kondensator sieciowy, te rezystory strony pierwotnej. Jak tak dobrze patrzę, to tranzystor strony pierwotnej jest osadzony na paście termoprzewodzącej, więc nie ma potrzeby tutaj ciąć i coś wymieniać. Tym bardziej, że to termicznie z kamerką sprawdzałem i nie ma problemu. Tak samo tranzystor rozładowujący jest na paście osadzony i dioda prostownicza również jest na paście termoprzewodzącej. Nie wiem, czemu ta tylna ścianka była cofnięta do tyłu. Może tak przypadkowo, tylko przy składaniu. Wentylator widać już jest mocno tutaj okurzony, więc kulon pracuje. On się tutaj mieści. Ta płyta się mieści na starym miejscu i myślę, że chyba tutaj tak zostanie nawet. Ale widzę, że wentylator jest do wymiany. Będzie inny, większy, lepiej dmuchający, może troszkę cichszy. Zobaczymy. Płytka na razie przykręcona, ale to zobaczmy sobie, co się da zrobić ze stroną pierwotną, tutaj można powiedzieć, z płytą czołową. Krótka ta tasiemka. No ale cóż. Wcięcia ma oznaczone, więc mogę się jej pozbyć. Te kabelki są dość krótkie. Muszę się tu siłować, żeby to wyjąć. Płyta trochę okurzona. Kulon pracuje. Te kondensatorki, widzę, też są chyba fabrycznie zamontowane. Więc to nie jest taka stara wersja. No powiem, że ja kupowałem już bardzo dawno, parę lat temu. Nie wiem, 2016 czy 2017.
I tą przeróbkę musiałem sam sobie wykonać. Tu kondensatora nie ma. Według producenta być nie powinno. A według mnie to on tu wcale nie przeszkadza. Tylko problemem był kondensator tantalowy. Wiecie co? Tam na liście życzeń było coś o tych gniazdach, żeby to wymienić. Tylko nie wiem, czy to ma duży sens. To pole jest całkiem duże, więc to złącze minusowe tu raczej dużego spadku napięcia nie ma. Jeśli chodzi o złącze plusowe, to prąd ładowania i tak tu chyba przechodzi przez tranzystory. Prąd ładowania albo rozładowania. On jest tu kluczowany. Więc nawet jak zminimalizujemy tutaj w jakiś tam minimalny sposób spadek napięcia, to nie możemy wyeliminować spadku napięcia na tranzystorze, a on zawsze coś tam wprowadza i nie będzie to wartość zerowa. No nie da się założyć oczka na przykład i kabla podłączyć po prostu do śruby, no bo musi być tutaj ze względu na te tranzystory. Dobre, solidne lutowanie tu i tu powinno wystarczyć. Ale to się jeszcze pomyśli. No i co? Pozbyłem się całego okablowania. Płytkę mam w rękach. Została tylko część dolnej obudowy. No i zobaczmy, czy tu są jakieś elementy i ślady zużycia, czy nie. Mam nadzieję, że tu mnie nic nie pokopie, że są kondensatory rozładowane. Chwilkę już nie działał. No co tu po pierwsze widać? No te ścieżki są dość grube. Więc te spadki napięcia tutaj powinny być małe. Jak już gdzieś tam w innym filmiku wspomniałem, w kulonie 912 masa jest tutaj fajnie rozwiązana, więc tutaj nie ma co cudować. Tędy przechodzi minusowy przewód ładowania przez bocznik, rezystor do pomiaru prądu i wprost tutaj główną taką grubą ścieżką masową do transformatora, więc jest fajnie rozwiązane. Jeśli chodzi o plusowy przewód, też idzie całkiem sporą, grubą, szeroką ścieżką. Tutaj zbiera z kondensatorów elektrolitycznych wprost do diody. Dioda prostownicza. I też prosto z transformatora, więc tutaj nie ma za bardzo co poprawiać. Nie widać, szczerze powiedziawszy, żeby tu coś było przegrzanego. Na pewno nie na diodzie prostowniczej. Nie widzę też na tranzystorze rozładowującym, więc być może ten kulon nie był za bardzo używany w trybie rozładowania albo ładowania asymetrycznego. A polecam używać ładowania asymetryczne, bo w wielu przypadkach fajną robotę robi. No ja tu oczywiście poprawię niektóre luty, albo wszystkie istotne, tam gdzie się elementy grzeją, gdzie są duże, z uwagi na naprężenia termiczne, z uwagi na naprężenia mechaniczne, ale generalnie chyba nie ma tutaj się czego czepiać. Strona pierwotna, układ ten tutaj też nie jest jakoś przygrzany, nic nie widać na laminacie, na rezystorach jednych, drugich. Na rezystorach strony pierwotnej nic nie ma przegrzanego, na rezystorach tu pomiaru prądu rozładowania nie ma nic podejrzanego. Oczywiście wymienię tutaj ten bezpiecznik, bo jak przystało na jakąś taką lepszą modernizację, to tak nie można zostawić. Mostek prostowniczy fabryczny, 4-amperowy, więc też będzie do wymiany. Po tej stronie generalnie nie ma co tutaj nic więcej robić. Po stronie wtórnej, jak widać, tranzystor VT3 jest dużej mocy. Jak kojarzycie z kulona 820 i jego problemami, to ten tranzystor jest dużo, dużo większy, także tutaj spokojnie sobie poradzi. Zresztą on jest sterowany od masy, a tranzystory sterowane od masy są lepsze niż te, które sterują od plusa. Ta dioda nie musi być szybka. No jedynie w wersji ekstremalnej, aby naprawdę zminimalizować wszelkie możliwości nawet przegrzewania się lekkiego diodek, to być może te diody wymienię. Z US1M. No właśnie. Te diody. Balsat w obecnych modelach, szczególnie 700, w 720, diodę zasilającą wentylator, no i tam resztę elektroniki, która też jest US1M, no zalecam wymienić na ES1D. No skoro to ma być lepsza modernizacja, a wiem, że tamte diody są szybsze, to zrobimy też taką podmiankę. Nie widzę większej potrzeby tutaj coś bardziej ingerować.
No jedynie te radiatory. Radiatory, przewody. No i tak, praca w re. Robota prawie, że już na ukończeniu, jeśli chodzi przynajmniej o tą płytę wykonawczą, o tą przetworniczkę. Ale patrzcie i słuchajcie, co tu się stanęło. Strona pierwotna, czyli ten mały radiatorek. No jak widać jeszcze to wszystko w trakcie pracy, więc nawet pasta i na urządzeniu, i na rękach. W każdym bądź razie ten radiatorek pierwotnej strony jest wzmocniony na połączeniu śrubowym z pastą. Tutaj naprawdę wiele nie trzeba, to już sprawdziłem w innym kulonie 912, nie tylko w 820 czy 720. Strona pierwotna bardzo mało się grzeje, więc tutaj nie trzeba nic nadzwyczajnego. Ale co tu się stało na stronie wtórnej? Taki kawał blachy aluminiowego profila. Normalnie to by się nie zmieściło. Te kondensatory też są wymienione, nie dość, że nowe. No to są niższe, jak widać. Oryginalne z pół centymetra miały więcej. No, dzięki temu udało się nisko zamontować tak potężny radiator. Tutaj z tyłu został troszeczkę wygięty, żeby to nadmuchujące powietrze od tyłu mogło wprost przechodzić przez te wszystkie kanaliki, szczególnie tym środkowym tunelem. Tu będzie chodzić transformator, obydwie strony, elementy kluczowe. Tam oczywiście w środku w tym tunelu, co istotne i potrzebne według mnie, zostały już zaopatrzone w pastę, w termopady, także płyta wykonawcza. Jak widać, nie jest to potrzebne, ale do rezystory nawet dostały pady. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ma być ponadprzeciętna modyfikacja, więc staram się coś takiego wykonać. Chciałem tak mniej więcej w międzyczasie pokazać, w trakcie roboty jeszcze, bo potem po złożeniu do obudowy część rzeczy już będzie niewidoczna, a tak patrząc od samej góry, przy takim radiatorze niewiele zostało do oglądania. Jak widać, coraz więcej kabelków jest podpięte. Tutaj płyta czołowa na nowych przewodach, tam sobie coś biegnie do wentylatora, na razie nie pokazuję jakiego. Tutaj w tym przypadku powiem tak, nie jest to konieczne, ale wymieniłem diody VD9, VD13, no i tak jeszcze VD14. VD9 zasila wentylator. VD13 z tego samego odczepu transformatorka zasila tam resztę elektroniki i biegnie sobie gdzieś na front panel. Jak ktoś śledzi losy różnych kulonów, m.in. 820 czy 720, to tamte modele miewają tam różne swoje bolączki i problemy układu zasilania wentylatora. W 720 właśnie taka dioda się przepala, przegrzewa. W 820 tranzystor się przegrzewa. W tym przypadku tranzystor z dużo, dużo większej mocy, więc nawet jakbyśmy zamontowali nieco mocniejszy wentylator niż był, to się nic nie stanie. Dioda też się nie będzie przegrzewać w zasilaniu, bo jest po prostu szybsza. Tu mamy niską stronę napięciową, więc ES1D dioda 200 V, 1 A, bardzo szybka. Tutaj powinna dodatkowo poprawić komfort pracy i stabilność zasilania. No i jak wspomniałem, przy modyfikacji innej 912, to tutaj mamy dwa sterowniczki. 3845B, który steruje tranzystorem mocy, który ma swój radiator. Niewiele się nie grzeje, ale jest na radiatorze. A ten scalaczek jest dwa w jednym, można powiedzieć. Sterownik plus układ wykonawczy, czyli i tranzystor wykonawczy w nim jest, i sterownik. Nie ma tutaj żadnego radiatora. On się normalnie trochę grzeje. Gdzieś tam w pierwszych filmach na moim kanale o 912 można zobaczyć w termowizji, jak on się grzeje. No, grzeje się dość mocno. No, jest okazja. Jest potrzeba. No, to dostanie porządnego termopada. To ciepło zostanie rozprowadzone trochę po płycie, trochę do obudowy. Plastik nie jest dobrym odbiornikiem ciepła, ale w tym przypadku wystarczająco dobrym, żeby tą temperaturę tego scalaka nawet o połowę zmniejszyć. No to finał już jest blisko. Patrzcie i słuchajcie w sumie. Niby to samo, tylko jeszcze nie skręciłem nóżek, nie ma, bo chcę pokazać coś w środku. No niby to samo, a właśnie, czy na pewno? Jest włącznik zasilania, a to zaraz go włączę. Z tyłu niewiele się zmieniło, bo jest oryginalna przegródka, która
oddziela wentylator od tyłu budowy. W czasie normalnej pracy warto by było tego nie zasłaniać. Wychodzi ten sam kabel. No oczywiście, to jest gniazdo bezpiecznika z bezpiecznikiem, więc to jeszcze nic nadzwyczajnego. Ale, uwaga. No i co się zmieniło? Coś tu z boku wystaje, coś tu urosło. Kulonik dostał porządną antenkę do Wi-Fi. W sumie to nie wiem, czy Łukasz często i dużo korzysta z sieci. No ale miało być coś ode mnie na przykład. O czym nie było wcześniej mowy. Nie było w koncercie życzeń. No więc jest coś ode mnie. Antenka. Gdyby przeszkadzała, nie ma problemu, można odkręcić. Zostanie tylko gniazdo. Kulon goły będzie działał tak jak wcześniej. Jeśli zajdzie potrzeba gdzieś go doglądać z dalsza, czy to z domu gdzieś tam, czy z garażu, no to będzie dużo łatwiej go teraz obserwować. Połączenie będzie lepsze. Mam nadzieję, że to się spodoba. No dobra, to włączymy go. Niby działa. Pięknie dmucha. A czemu tak dmucha pięknie? O, dlatego. Patrzcie tutaj, co tu się stanęło. Jeszcze termokurczki nie są zaciśnięte, zagrzane do końca, bo w razie poprawek chcę mieć dostęp do lutowania. Co tutaj działa? Teraz chłodzeniem zajmuje się taki wentylator. Nidec Beta V model, to jest chyba model TA225DC. 12-woltowy wentylator o teoretycznym poborze prądu 0,18 A. Ja tam robiłem teścik wentylatorów na swoim kanale. Nie pobiera tyle prądu, bo coś ze 130, może 140 mA w porywach. No ale robi huragan w porównaniu do tych małych Sunonów, do tych, nawet porównując do mojego lidera o tego. Ja co prawda planowałem pierwotnie zamontować dwa wentylatory. Ten, który by naganiał powietrze do obudowy i jeszcze jeden, który by to powietrze wyciągał. W tej chwili powiem szczerze, że nie bardzo jest jak to zrobić. Chyba, żeby wentylator nałożyć na górną część obudowy. Póki co działam dalej. Ja w zasadzie kończę w takiej konfiguracji. Mam nadzieję, że o niczym istotnym nie zapomniałem. Ewentualnie tutaj jeszcze raz powiem, co jest zrobione. Fajnie, że ten kulon ma filtr przeciwzakłóceniowy fabrycznie zamontowany. Jest gniazdo bezpiecznika z bezpiecznikiem, jest wyłącznik sieciowy. Jak przystał na taką, powiedzmy, nietuzinkową, mocniejszą modernizację, rezystory dostały swoje termopady. Radiator strony pierwotnej jest wzmocniony od środka dodatkowym profilem aluminiowym. Zdecydowanie istotniejszym było dołożenie tego radiatora. No ale jak on jest tam przekręcony, to było widać wcześniej. Tutaj właśnie, jak wcześniej wspominałem, ciężko by było pokazać. Patrząc tutaj na tą płytę czołową, to tutaj wiele nie ma nic co zmieniać. W każdym bądź razie przewody są też nowe, silikonowe, odporne na temperaturę. Porządnie zalutowane między płytą a front panelem. Swego czasu badałem wpływ tych fabrycznych złączek na spadki napięcia i powiem szczerze, że to są... Te śruby są bardzo porządnie zakręcone, zamocowane. Teoretycznie można by tu dawać oczka, czy to na minusowy przewód, czy na plusowy. Na minusowy
Być może minimalnie troszeczkę by to poprawiło te spadki napięć, może mniejsze nagrzewanie się płyty, no ale nie da się na plusowej tak samo zrobić, bo prąd musi płynąć przez tranzystory, tranzystory też się nagrzewają. Zysk jest mały, a nie o to chodzi, żeby tutaj robić jakieś cuda. To, co zostało tutaj zrobione, ma uzasadnienie, szczególnie z tym radiatorem. Dużo wnosi. Daje dużą poprawę i komfort. Szczególnie będzie to widoczne w czasie rozładowywania bądź ładowania asymetrycznego. No i słuchajcie, połączyłem się komputerem z tym kulonem przez Wi-Fi, przez access pointa, które sobie kulon robi. Próbuję coś tutaj może na początek sprawdzić, poustawiać. O, te trzy funkcje pasuje, żeby były włączone. Wznowienie ładowania, wznowienie trybu serwisowego akumulatora lub pracy zasilacza. Zapis na kartę by się przydał. No, ja go włączę. W razie czego użytkownik sobie to wyłączy. Co 60 sekund zapis niech będzie. Żeby było dokładniejsze, żeby wyniki były dokładniejsze, sugeruję tutaj zmienić właśnie w ten sposób. Na wyświetlanie z dwoma miejscami po przecinku. Włączenie wentylatora przy mocy 10 W. Jako, że tutaj mamy potężne radiatory, a głównie nagrzewa się ten od strony wtórnej, ja myślę, że można spokojnie tutaj na przykład do 15 W podnieść. Nic się tutaj złego nie wydarzy. Tutaj może zmienimy do 1000 co sekundę odpytywanie serwera. No i jest. Wypadałoby jeszcze zrobić sobie kalibrację kabelków. Widać przed kamerką. Tak łączymy. Żabki jedna z drugą. Oczywiście to nie są te kabelki, które docelowo pójdą z kulonem. To są moje testowe, w sumie też oryginalne. Pokazuję tylko, jak się to robi. Także tak łączymy. Klikamy na przycisk kalibracji i czekamy, aż pojawi się taki fajny napis i zniknie. Dopiero teraz mamy kabelki przygotowane do pracy. No ale dobra, skoro tutaj kulonik już jest praktycznie na chodzie, pasowałoby sprawdzić, co się dzieje z temperaturą w czasie rozładowywania. Więc ja się podpinam szybko do akumulatora. Żeby włączyć samo rozładowywanie, to trzeba baterii serwis włączyć, tryb zaawansowany, jakieś tam, oczywiście akumulator 12V, pojemność mniej ważna, ja to daję na maksa. Jest to wybrane, wyłączę ładowanie, a zostawię tylko rozładowanie, maksymalny prąd, bez żadnej pauzy i start. No oczywiście karta pamięci nie jest włączona, nie jest włożona, więc taki jest napis, ale to w tej chwili mi nie przeszkadza. Widać napięcie, widać prąd. No i chwilkę poobserwujemy sobie kulona w termowizji. No i rozładowanie sobie działa. Naprawdę tutaj czuć mocny powiew wiatru. Początkowe minuty. Kamerka raczej ma trochę problem z prawidłowym wyświetleniem temperatury na aluminium. Ale powiem szczerze, że ciepło na tym fragmencie tutaj tego radiatora jest ledwo wyczuwalne. Też prędzej jest tutaj z przodu. Sam wyświetlacz się troszkę grzeje. No, raczej jego podświetlenie, dioda. Tutaj na front panelu widać wskaźnik, dobrze. Na front panelu tu się coś grzeje, ale to nie jest ścieżka, to nie jest przewód. Jak było wcześniej widać, tam są dwa tranzystory z tyłu. No i tranzystor łączący właśnie
to gniazdo, to złącze z kabelkiem, który wychodzi z płyty, płyty wykonawczej. Tranzystor się właśnie grzeje. Także tutaj nie ma nic takiego złego i nie da się tego wprost, tak można powiedzieć, wyeliminować. No nie można tranzystora zewrzeć. Tu coś się z tyłu na płytce grzeje. No wskaźnik. To jest dioda. Ale to są takie temperatury, prawdę mówiąc, kilka stopni większe od otoczenia. Normalnie niewyczuwalne. Ten tranzystor tak samo, jest praktycznie niewyczuwalny. To kamerka takie niuanse widzi. Czy strona pierwotna od strony zasilania się grzeje? No nic, a nic. Od strony sieci tutaj też się nic nie dzieje, że bezpiecznik nie grzeje się. Tu jakieś minimalne światełko, można powiedzieć, widoczne, 31 stopni. To będzie miejsce, gdzie się nagrzewa właśnie ta malutka przetworniczka. No ale to jest naprawdę około 10 stopni tylko więcej niż otoczenie. Więc to jest też temperatura praktycznie niezauważalna. No i była malutka przerwa celowa, specjalnie nie mówiłem dlaczego. Może kto bystry coś zauważy. Ja pokażę jeszcze raz troszeczkę, jak się tutaj grzeje z frontu. Jak mówiłem, diodka i tranzystor tutaj ledwo na tle całości się wyróżniają. Zerknijmy na stronę pierwotną. Nic się nie dzieje. Jedynie ta drobna temperatura od przetworniczki, małej przetworniczki, można powiedzieć standbyowej, leci sobie rozładowanie na 3 amperach, czyli maksymalna moc. No tutaj na razie nic się takiego nie dzieje. No i patrzcie, nic nie mówiłem wcześniej, ale takim ujęciem pokazywałem temperaturę tranzystora rozładowującego. Był w oryginale zanitowany na jakiejś tam fabrycznej termopaście. No i tutaj daje taką odpowiedź, czy jest sens, czy warto te nity zrywać i zakładać nową pastę. No praktyka pokazuje, że jakiś tam sens jest. Było trochę więcej. Teraz mamy okolice 80 stopni na tym tranzystorze. Oczywiście w tym przypadku, kiedy mamy mocno wzmocniony radiator, to nie ma praktycznie znaczenia. Jeśli ktoś działa na fabrycznym radiatorze, niewzmocnionym, a kulon już ma, można powiedzieć, parę lat, długo służył, no to być może warto byłoby się nim zainteresować. No i na przykład tak jak ja zrobiłem, może będzie widać. No w każdym razie ten tranzystor, on najwięcej generuje ciepła. No to jeśli jest możliwość, to można zerwać to połączenie nitowane, założyć jakąś fajną śrubkę, skręcić nową, dobrą pastę i mamy około 10 stopni na samym tranzystorze mniej. Jak tak ręcznie dotykam radiator, szczerze powiedziawszy, nie czuję różnicy między tym, co jest teraz,
a tym, co było wcześniej. Czyli ciepło tutaj z niego jest dość dobrze odbierane. Także misja chyba zakończona. Teraz może sprawdzę na przykład, jak się zachowa w trybie zasilacza. Ten mój akumulatorek troszeczkę jest rozładowany, świeżo. Daje 15 V, 12 A. A płynie. Ten prąd spada. W tej chwili już jest 8. Ale te pierwsze chwile zobaczmy, co tu się grzeje na front panelu. I jak? 35 stopni, więc tak 10 stopni ponad otoczenie. Te rezystory się grzeją, ale jak widać, termopady dużo dały. Prawie że chyba około, no nie, no połowy nie. Jakieś 20 stopni, może 30, jest chłodniej niż bez termopadów. Nie byłoby źle bez nich, ale ma być wyjątkowo, więc jest. Tranzystor się chłodzi. Za to gdzieś tam w tle dioda się nagrzewa, ale to jest 40 stopni. Z diodą nie ma problemu. O ile to prawda, to górna część radiatora ma jakieś 30 stopni, 32 może. Ledwo, ledwo jest wyczuwalne ciepło na tym radiatorze. Super się tutaj zachowuje. Rezystory się grzeją, ale radiator strony pierwotnej praktycznie nie. Tam gdzieś widać jakieś źródło ciepła, ale to wiem, to jest rezystor, który wstępnie obciąża przetworniczkę 12-woltową, aby działała stabilnie w czasie, gdy wentylator jest wyłączony. Tutaj się coś bardziej grzeje. Tak mniej więcej na środku tego koła pomiarowego. To jest szeregowy rezystor, który zasila całą przetwornicę. No wiadomo, w czasie ładowania, jak jest duży prąd, no to i tutaj ten prąd jest większy, więc on się nagrzewa. No, po czasie widzę, że te rezystory i tak się troszkę nagrzewają. Tutaj też się nic nie dzieje takiego. Temperatura przy złączach podobna prawie że do temperatury pod wyświetlaczem. Nie ma się czym stresować. Co się stanie, gdyby przypadkiem zbrakło prądu? No po prostu się wyłączy. Ja wcześniej sprawdzałem, jak się zachowa w czasie rozładowania i robi dokładnie tak samo, więc nie widzę więc potrzeby montowania jakichś dziwnych, dodatkowych, dużych wentylatorów, które by działały może z niezależnej przetwornicy. Zakładając, że kulon by się uszkodził, to i tak nie będzie działał, więc to się nic nie będzie nagrzewać. Jeśli braknie prądu, to też się wyłączy. Dodatkowa bezwładność związana z tymi obecnie wzmocnionymi radiatorami na pewno pomoże, żeby się tu nic nie przegrzało. Jeśli ten wentylator by się miał zepsuć, no to po prostu trzeba go wymienić, naprawić i tyle. A nie liczyć na to, że będzie kulon działał zupełnie bez wentylatora. Normalna sprawa, część eksploatacyjna. Jak się zepsuje, trzeba wymienić. Teraz widać, że jest dużo cieplejsza dioda niż tranzystor rozładowujący. 40 stopni. Dobrze, kulon pokazuje, że nie ma 220 V. Nie ma zasilania z sieci. Albo wiecie co? Jeszcze nie kończę. Zostaje jeszcze sprawa tych kabelków, tych spadków napięć, tych złączek, przyłączek. Ja co prawda mam teraz podłączone oryginalne kabelki z kulona, te fabryczne z Balsatu, ale to nie o nich będzie, bo wiadomo, że kulonem można sobie skalibrować. Ale ciekawi mnie sprawa, jakie są spadki napięcia wewnątrz tego kulona. Może nie tak całkowicie wewnątrz, ale w tych kluczowych miejscach, w których można ewentualnie coś poprawić. No to dobrze, ja sobie podłączyłem kulona pod akumulatorek. W tle będzie mi działać takie sztuczne obciążenie. Tutaj z grubsza pokazuję na powiększeniu, co będzie obciążało mi akumulatorek, żebym mógł porządnie
obciążyć kulona. Tutaj na komputerze sobie ustawiam sterowanie i tryb zasilacza. Jak widać, ustawiłem 12 V i 12 A, żeby długo nie czekać, żeby uzyskać od razu maksymalne moce, jakie kulon sobie potrafi wygenerować. Klikam na start. No tak, 12 V to za mało, dam 13. Przy 13 V on pobiera w tej chwili malutki prąd. No więc trzeba więc dołożyć obciążenia ze sztucznego obciążenia. Dobra, w gąszczu kabli widać mniej więcej jak to jest. Wystartowałem, 12 A pobiera. Napięcie na akumulatorze około 12,5 V, 12 A na obciążeniu. No, kulon próbuje utrzymać te prądy przy 13 V. Równolegle mam to wszystko spięte na akumulatorze, więc tą różnicę między 10,50 A a 12 A ze sztucznego obciążenia po prostu niweluje sam akumulator, więc powiedzmy układ pomiarowy jest przygotowany, a mnie ciekawi coś innego. Mam nadzieję, że miernik tutaj jest widoczny, co pokazuje. Ustawiam mu miliwolty napięcia stałego. Będę sobie mierzył spadki w prądzie 10,5 A płynące czy wypływające z kulona. Może na początek padek napięcia na przewodzie minusowym. Jedną sondą miernika podpinam się tam, gdzie wychodzi czarny, czyli minusowy kabelek z płyty inwertera, a plusem podpinam się tam, gdzie jest przykręcony kabelek do front panela. Spadek napięcia 19 mV. I teraz tak, jak to napięcie się rozkłada? Czy to jest to napięcie na śrubie? Czerwony krokodylek zostaje w miejscu przykręcenia przewodu, a czarny krokodylek z tyłu na drugiej śrubie. 3 mV na 10 w tej chwili, prawie że 11 A. Także przyłącza nie ma sensu wymieniać. 3 mV przy pełnym obciążeniu. Dobra, to zrobimy tą samą operację na plusowym przyłączu. No i mamy tu prawie że 90 mV. Trochę więcej, co nie? To znowu, między przodem a tyłem śruby 1,5 mV powiedzmy, przy prądzie praktycznie 11 A. Teraz się przypnę tutaj, gdzie czerwony przewód jest przylutowany z płyty frontowej. Mamy 77 mV spadku. Co to oznacza? Pomijając te 1,5 mV na śrubie, to oznacza ni mniej, ni więcej, że 70 mV spadku napięcia mamy na przewodzącym tranzystorze. Ewentualnie dla porównania jeszcze raz podpinam się pod początek, można powiedzieć, czerwonego przewodu i pod koniec przewodu. Jest to poziom około 12 mV spadku napięcia na wewnętrznym przewodzie. Żeby coś nie uszkodzić, taką samą operację robię praktycznie to samo, znaczy jest troszkę więcej, bo się przypiłem do śruby. No a to jest spadek na samym przewodzie minusowym, też około 12 mV. Spadek napięcia na ścieżce przewodzącej front panela 3 mV. No, więcej jest na ścieżce niż na śrubie, ale to wciąż bardzo malutki prąd. Także jeszcze raz, jak widzicie, prawie 80 mV jest spadku. Prawie 80 mV to spadek napięcia na przewodzącym tranzystorze. I ten tranzystor musi być, tutaj nie można go zawrzeć żadnym drutem. Po prostu funkcjonalnie kulon by przestał działać i skrzyłoby. No nie, tak nie można zrobić, więc cóż to jest te spadki na śrubach czy na przewodach w porównaniu do tranzystora? Więc moim zdaniem tutaj w środku nie ma co więcej kombinować. Kulon ma kalibrację przewodów, to jest napięcie wychodzące z płyty zasilacza, tej przetworniczki. 13,18, 13,03, 04, tak mniej więcej to jest napięcie na wyjściu przyłącza śrubowego, więc mamy około 0,15 V spadku między tym, co wychodzi z przetwornicy, a tym, co się znajduje na złączu. A 13,13
to jest to, co wychodzi z tych wewnętrznych przewodów na front panel. Więc tutaj jest naprawdę nieduża różnica, między 13, 18, 0,05 V. Także te kabelki są spoko, na pewno jest to lepiej niż w oryginale. Jak jest w oryginale, to może innym razem gdzieś na jakimś innym sprzęcie pokażę, bo tutaj już tego nie będę przelutowywał. Także teraz test jest już bardziej kompletny, łącznie ze spadkami napięcia. W kulonie przewody pomijamy, bo to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że zarówno Łukasz mnie zrozumie, jak i inni widzowie tutaj naocznie się przekonali, że wąskim gardłem wcale nie są te przewody, ani nie są te przyłącza śrubowe. Pewnych rzeczy tutaj praktycznie nie da się przeskoczyć, ale za to kulon daje takie możliwości, że te drobne spadki na front panelu po prostu są korygowane. No ale skoro tak wyszło jak wyszło, to znaczy pojawiła się okazja sprawdzić, to znaczy zacząłem obciążać tego kulona pełną mocą, czyli praktycznie już teraz 12 A przy 13 V, no to można sobie jeszcze poobserwować, jak to wygląda temperaturowo, jeśli chodzi o pierwotną stronę na przykład, która właśnie w trakcie ładowania się najbardziej nagrzewa. Radiator strony pierwotnej osiągnął około 90 stopni, no może 95 w porywach. Nie, 95 to jest wartość maksymalna rezystora. Radiator ma wartość maksymalną, którą mi tu pokazuje właśnie w środkowym kole kamerka, jest na rezystorze, to nie jest radiator. Jeśli tak przysłonię ręką właśnie te rezystory, ale nie dotykam strony pierwotnej radiatora, no to okazuje się, że radiator ma około 70 stopni. No, to mi się podoba. Pełna moc. Radiator w dotyku ledwo taki ciepły był, więc prawdopodobnie maksymalna temperatura jest gdzieś tam w okolicy tranzystora. No i tu jeszcze przy okazji można by się przyjrzeć diodzie prostowniczej strony wtórnej. Maksymalne ciepło, jakie tutaj kamerka zauważa, gdzieś w okolicach tego tranzystora niby rozładowującego, czy tam diody prostowniczej tam w głębi, tu nie przekracza 60 stopni, więc też bardzo dobrze. Dobra, tym oto sposobem ja uważam misję za zakończoną. To, co było słuszne i ważne, poprawiłem. No i tak oto zbliża się koniec tej historii mojej zabawy z kulonem 912, kulonem Łukasza, wiernego widza. No i tak na koniec jeszcze raz sobie zerknę w ten opis, ten koncert życzeń. Poprawki i modernizacje do kulona miały być taką wspólną, można powiedzieć, wizją Łukasza i moją. Kulon z zewnątrz jest taki, jaki praktycznie zastałem. Obudowa, doszedł wyłącznik sieciowy, z tyłu klapka się fajnie zamyka. Jak pokazywałem wcześniej, ta komora jest pomniejszona, tak była zamontowana, chociaż wentylator nie wymagał takiego montażu. No teraz taki montaż jest już wymagany ze względu na dużo większy gabarytowo, no i w sumie mocniejszy wentylator. Jest w tym samym miejscu co oryginał. Powietrze tutaj dobrze zasysa. Jedynie taka sugestia, żeby tą klapkę na czas pracy po prostu wyjąć. Będzie lepiej. Kabel oczywiście nie będzie zajmował miejsca, no bo będzie wyjęty. Dostęp do gniazda bezpiecznika normalnie nie jest tutaj potrzebny. To jest w razie W, w razie jakiejś awarii, żeby odciąć prąd, żeby się nie zaczęło coś tam jarać na płytce, można powiedzieć. Z tej strony antenka przyda się, tym bardziej, że w uściśleniach późniejszych była o tym mowa.
No i tak jeszcze raz powiedzmy, co miało być. Kable grubsze od oryginalnych, z oczkami, przykręcane tutaj w miejscu, z termokurczką. Kable, jak pokazałem na początku, są zrobione moim zdaniem wystarczająco dobrze. Wyłącznik prądu jest, bezpiecznik z oprawką jest, radiatory to miała być moja wizja, więc są wzmocnione, szczególnie strony wtórnej. Przetworniczka jest obsadzona na termopadzie, więc nie będzie się grzać tak jak ta fabryczna. Kable w środku są oczywiście lepsze. Jakie były spadki, to pokazałem na filmie. Spadki są znikomo małe na tych przyłączach śrubowych, więc tutaj ja nie widzę powodu, żeby to zmieniać. Jedynie co, to dla wyglądu. Moja wizja zmian nie obejmowała jakichś karkołomnych, jakichś trudnych, dziwnych zmian, jakichś nietypowych zmian, nietypowych pod tym względem, że trudno by było tego kulona poznać. Czy to ten, czy to już nie ten Wi-Fi miało być słabe? No to mam nadzieję, że dzięki antence będzie teraz mocne. Wentylatorek jest jeden, mocny, pracuje jak za dwa, autentycznie. Dmucha tak mocno jak dwa fabryczne. No i wydaje mi się, że koncert życzeń jest wyczerpany. Mam nadzieję, że w miarę się spodoba. No i że dzięki tym modyfikacjom jeszcze będzie długo służył. A no bo teraz trudno jest kupić takiego kulonika. 912 już nie są produkowane, a 820 to nie to co 912. O możliwościach 912 to tam trochę na swoim kanale poopowiadałem. Przeróżne możliwości, łącznie z dodatkową aplikacją. Kto ciekawy, to w sumie polecam zaglądnąć, co ja tam namodziłem na tym swoim kanale. To dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia być może przy jakiejś kolejnej modernizacji, poprawce. Na razie, cześć.